wszystkie działania, którymi się zajmuje obecnie fundacja, one jakby wyrosły z hospicjum, bo taka była potrzeba społeczna. To nie było wyliczone, zmierzone, po prostu potrzeba społeczna była. W naszej fundacji to, co jest w tym momencie najistotniejsze i co jest jakby takim filarem, to jest zakład pierwszy w Polsce dla pacjentów w śpiączce. Przyjęliśmy ponad 800 osób, 51 osób się wybudziło. I może to jest bardzo spektakularny wynik, 51 osób, ale też to, co jest jeszcze większą dumą w stosunku do większości tych osób, około 80%, jesteśmy w stanie określić stopień świadomości i tak przygotować rodzinę i chorego, żeby nawiązywali z sobą kontakt. Żeby jest to bardzo często niewerbalne, ale z niektórymi się uda w jakiś sposób także werbalny. I drugi element bardzo ważny to i w Toruniu i w 10 miastach w Polsce, w Toruniu się zaczęło, powstały później Akademie Walki z Rakiem. Też to jest innowacyjna forma opieki, bo nie wkraczamy w leczenie. Wspieramy pacjentów w okresie walki z nowotworem. I trzecia jakby taka noga naszej fundacji to są dzieci osierocone. Dzieci, które straciły jednego z rodziców, albo który umarł na chorobę nowotworową, albo który jest w śpiączce. Dziecko, które straciło albo ma w takim stanie, to tak naprawdę nie ma. Jest to ojciec, matka, która nie pójdzie z nim biegać. Ma zupełnie inną sytuację społeczną, rodzinną. Także rodziny, którym się życie wywróciło w ciągu sekund, bo mamy najwięcej osób młodych po wypadkach komunikacyjnych. I tutaj też mamy dla całej Polski warsztaty dla osób, które mamy 2-3 razy w roku, dla osób, które mają takie osoby pod swoją opieką w domu albo w innych zakładach. No i czwarta taka, bo takie cztery nogi, czwarta taka, to są różne projekty, które robimy dla wolontariuszy, żeby ich mieć, żeby ich szkolić, ale także dla seniorów. Hospicjum to było moje marzenie życia, żeby założyć. A też skąd to się wzięło? Ja byłam nauczycielem w szkole pielęgniarskiej i z uczennicami chodziłam po domach, żeby sprawować opiekę nad osobami w domu. I była taka sytuacja, było mnóstwo takich sytuacji, gdzie w domu był pacjent chory onkologicznie, rodzina przerażona i nie wiedzieli, do kogo się zwrócić. Nie było takiej formy opieki, żeby im pomogli. Więc oczywiście to był taki okres, że mi krzyczano, że Panie Tworzy, umieralnie. Tak, ludzie wszędzie umierają, w domach także, ale będą godnie umierać, bez bólu, z zaltamowaniem jakichś objawów takich, które bardzo zmieniają komfort życia pacjenta. No i jak powstała na przykład Akademia Walki z Rakiem? Do nas, do hospicjum, zaczęły zgłaszać się osoby, które nie powinny myśleć o śmierci, tylko powinny walczyć z chorobą nowotworową. I znów nie było tego ogniwa. Kto ma im pomóc? W Centrum Onkologii jeden psycholog na całe Centrum Onkologii, to wiesz, on nic nie może zrobić. On może chwilę porozmawiać i go wysłać do domu. No i stworzyliśmy Akademię Walki z Rakiem, gdzie jest wszechstronna pomoc psychoonkologiczna oprócz lekarskiej. Pacjenta prowadzi jego lekarz, nie wkraczamy w leczenie. Ale jest psycholog, socjolog, dietetyk, arteterapia jest. No i takie potrzeby, jakie ma dany pacjent. A motywacja powstania tego zakładu, w którym jesteśmy. Do hospicjum przyszedł w 1998 roku. Dostaje telefon ze szpitala, żeby przyjąć jednego pacjenta, ponieważ leży już 6 miesięcy na oddziale intensywnej terapii medycznej, a mają wypadek i muszą innych ratować. I co z nim zrobić? No, oczywiście do nas, do hospicjum. No, my go przyjęliśmy, ale my sami się uczyliśmy, że to nie jest pacjent, który idzie w kierunku śmierci, bo po prostu inaczej żyje. No i tak się zaczęło od tego jednego pacjenta, później było 6. Odwiedzając hospicjum Stella Maris w Merzenich w Niemczech, oprowadzano nas po tym całym obiekcie i patrzę, że oni mają 2 oddziały komu. Pacjenci z komu, czyli w śpiączce. No to tak jak ten nasz pacjent, oni byli w takim stanie jak ten nasz pacjent. Tam przeszkoliłam ludzi na tym oddziale komu. Teraz na przykład to, co my chcemy zrobić, oj, niestety brakuje nam 15 milionów, już byśmy zaczęli pracę, gdybyśmy mieli 10. Otworzyć ośrodek wczesnej rehabilitacji neurologicznej. Takie ośrodki są w Niemczech, w Holandii.
nie ma w Polsce, we Francji. On musi powstać, on oby jak najszybciej. Jakie to są osoby? Ponieważ mamy tylko 46 miejsc. Jesteśmy najtańszym ośrodkiem w Polsce. Ale jako przykład podam, 2 miesiące temu mieliśmy 73 osoby w kolejce. Możliwość przyjęcia jednego na miesiąc to jest już dużo. Więc musieliśmy do ponad 30 osób dać informację, żeby nie liczyli na przyjęcie. Jest to bardzo przykre, dać odpowiedź, szukajcie gdzieś indziej, jak oni chcą tutaj. Ale dlatego, że nie ma takiego ośrodka. Są różne ośrodki rehabilitacyjne, ale albo bardzo drogie, co jest ogromną barierą. I ten ośrodek wczesnej rehabilitacji neurologicznej to by przyjmował od razu ze szpitali, żeby nie było, że oni tam gdzieś idą do hospicjów, do jakichś innych zakładów, bo to jest strata szansy na wybudzenie. W każdym zakładzie sukcesem są ludzie, a nie budynek. I tu w tym momencie ten zespół mam cudowny, bo on po prostu wiele nowoczesnych metod wdraża. Mamy kontakty z wieloma uniwersytetami, gdzie się coś dzieje w zakresie badania mózgu, a my to przetwarzamy na nasze potrzeby. Jako przykład podam, że pan, to kilka lat temu pan profesor Andrzej Czyżewski z Politechniki Gdańskiej przedstawił telewizji CBOKO, które było stworzone dla dzieci z porażeniem mózgowym. Ale jak mówił o tym, co to daje, to ja za ten dzień do niego przedzwoniłam, że jestem zainteresowana dla naszych pacjentów w śpiączce. I on nam to dał, po prostu dał nam to urządzenie. Moi programiści i informatycy dostosowali programy dla pacjentów. I ja nie myślałam w ogóle, że ja dożyję takiego momentu, gdzie pacjent, który ma tylko oczy czynne, gdzie on na monitorze będzie pisał tekst, co on chce, będzie mówił niewerbalnie, że na przykład chciałabym mieć inny kolor włosów, chciałbym żonie wysłać kwiat na walentynki. I no, dla mnie to było coś wspaniałego. Od tego momentu zaczęliśmy wyławiać, nad czym pracują poszczególne uniwersytety, żeby to wykorzystać w opiece nad pacjentem, żeby jego jakość życia była inna. My w tej chwili współpracujemy z naszym Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, bo oni chcą, no w tej chwili to jest tutaj na naszych pacjentach próbowane, stworzyć takie eye trackery, gdzie pacjent wzrokiem będzie mógł zapalić światło, zgasić, włączyć telewizor, wyłączyć, włączyć jakąś wieżę z piosenkami, nawet napisać maila, wybierając wzrokiem adresata i wybierając litery. Pracuję w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Fundacji Światło jako terapeuta. Głównie zajmuję się rozwijaniem komunikacji alternatywnej z pacjentami, poszukiwaniami różnych dróg komunikacji z nimi. Jeżeli ma problem z rozumieniem, posiłkujemy się przedmiotem i prosimy o wskazanie tego przedmiotu. I też już tu widzimy, czy chce łyżeczkę, czy filiżankę, czy piłkę, czy grzebień. My przez te w sumie 15 lat, bo wcześniej jeszcze było 2 lata w strukturze hospicjum, to my sami się zmieniliśmy w stosunku do tych osób. Na początku myśleliśmy, że wystarczy dobra pielęgnacja ciała, dobre odżywianie, mała rehabilitacja, żeby zapobiec przykurczom. No ale później pacjent nas uczył, że on jeszcze potrzebuje więcej pewnych rzeczy. I się okazało, że to, co my na początku, że to jest, przepraszam, pikuś w opiece. W tej chwili pielęgnacja ciała i żywienie to jest jakby 1/4. A 3/4 to jest wielozmysłowe bodźcowanie. I ta innowacyjność to polegała na tym, to jest naprawdę jakby więcej życia, ale nie baliśmy się wprowadzać to życie w takie, a nie inne życie naszych śpiochów, bo mówimy o nich śpiochy, nie? I się okazywało, że nikt tego wcześniej nie wprowadzał, więc nazywają to innowacyjnością. Chcąc założyć hospicjum, ja w szkole założyłam kółko hospicyjne, żeby już wybrać osoby, które się do takiej pracy nadają. Edukowanie, co to jest hospicjum, zasady pracy w hospicjum. I już tam się pewne osoby określiły, czy im to odpowiada, czy nie. Zakładając hospicjum, ja już miałam gotowych, przeszkolonych pracowników.
I ten zespół właśnie, bo to jest zasługa tylko zespołu, przy każdej czynności, czy to będzie pielęgniarka przy toalecie, przy karmieniu pacjenta, czy to będzie opiekun medyczny, obserwują, jeszcze raz obserwują. Więc tak, przede wszystkim, jeżeli mamy, to znaczy tak, szef musi mieć też jakąś taką wizję. Musi być pasjonatem, żeby móc komuś zaszczepić. Smutas nie zaszczepi zespołowi no, inicjatywy. Zostawiam dużą samodzielność, ale jest to nadzorowana. I dlatego, że mogą wymyślać różne rzeczy. Moi logopedzi stworzyli piękną książkę, która jest też unikatowa do kontaktu z pacjentem pozawerbalnym. Dotykamy, to znaczy przez pracę w hospicjum i w tym zakładzie dotykamy najtrudniejszych stanów zdrowotnych, sytuacji rodzinnych i społecznych. I jeżeli możemy w jakimkolwiek w tych trzech zakresach pomóc, to jest motywacją dla zespołu. To jest największa motywacja. Nie zawsze ten pacjent się wybudzi. Ten, z którym się potrafi jakoś nawiązać kontakt, gdzie rodzina będzie spokojniejsza, gdzie bierze pacjenta do domu i mówi, ja już sobie teraz dam radę. Nie? Dane mi było tworzyć takie nowe struktury. I to jest jakby moim motorem napędowym mojego życia i mojej motywacji.